odcinkiem zostaw łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. O, co jest grane? Krew? Jak zwykle w sumie przy moich misjach. Dobra. Rozglądnę się. Co to jest? Wstęp wzbroniony? Okej. Okay. Sprawdźmy, co tutaj jest. Kurde, mam zawsze te objawy po teleportacji, po tych misjach. Dobra, tu mam ten jakiś przycisk ewakuacji. Kurde, jakaś bogata skrzynka. Ta, to nieźle bogata, dobra, we. To jest chyba największy skam dzisiaj ta misja, dobra. Wezmę wszystko, co tutaj jest, bo pewnie mi się przyda. Ubiorę się, cyk, 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 cyk. Dobra, no i tutaj jeszcze mam keyfall i strzały sobie dam tutaj. Zapalniczkę muszę mieć gdzieś tu. Dobra. Dobra, rozglądnijmy się po mapie. Bo w sumie tu nic nie widać. Dobra. W sumie kliknę ten przycisk ewakuacji, czemu nie? O kurde, coś tam było! Czy to wybuchnie? O kurde, dobra, uciekam, nieważne, nic nie było. Sprawdźmy, że coś w sumie jest, bo może... A, to niezła ewakuacja, jakiś tunel, dobra. Ty, gdzie ja jestem? W jakimś kole otoczonym obsydianem? Dziwne, strasznie. W ogóle muszę się dowiedzieć, po co mnie tu przysłali na tą misję. Dobra, parkour masta. Pytanie teraz, jak stąd wyjść? Będę musiał chyba jakąś ziemię pozbierać i się podsadzić. Dobra, raz, dwa. Ty, ale to jest totalny przypadek, że mnie tu chyba przeteleportowało. Co tu? Co to za wioska? Przecież jakiś coś takiego latającego tu czuwa, nie wiem. Dobra, czemu tu jest taki krater w ogóle? Nie wiem. Gadam i gadam, ale właściwie po co jestem w kraterze? Okej, nieważne. Są jakieś domki. Ty, nawet jest ten, skocznia. Dobra, trzeba się chyba trochę rozluźnić, bo... Cały czas pracuję, płacą mi niby, no ale wiem. Trzeba sobie zrobić czasem odpoczynek, także skaczę tyłem! O, dobra. Ty, kurde, tu wyjścia nie ma. Skoczyłem i trzeba chyba gdzieś rozkopać. Dobra, wyjdźmy stąd. Okej, okay. W sumie zrobię im tu wyjście. Później jeszcze będę mógł skoczyć, ale... Po co ja tutaj jestem na tej misji? Dobra, tu jest jakiś klocek taki dziwny. Pisze tu coś? Nie wiem. Obiekt chroniony, czyli pewnie no... Nie wiem, co tu się właściwie dzieje. Tani kebab, o! A, chyba zlikwidowali. Dobra, nieważne. Mnie tu wcale nie było, okej. Okay. Tu jest jakiś domek. Co tu jest? Książka i pióro, okej. Okay. Co tu... Wszystkie rzeczy zostały skonfiskowane przez władzę? To już chyba wiemy, co jest powodem tego, że przysłali mnie tutaj. Co? Jakaś spiżarka. To jak nie zabrali wszystkich rzeczy. Osłabienie? A dobra, napiję się, zobaczmy. O! Jakoś dziwnie mi. Tu jest jakaś książka i krew, okej. Okay. Dziwna. A ja przez przypadek z łuku strzeliłem. Dobra, odłóżmy tą butelkę. Dobra, może spróbuję. O, dziwna mikstura! Ty, w sumie dobre było, nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Przeczytam sobie tą książkę, bo... Spiżarka ku pamięci Elizy? Czyli pewnie ta pani się nazywała Eliza, która tu... O, tu ma jakieś rzeczy takie. W skrzynkach, okej. Okay. Dobra, wezmę sobie w sumie te wszystkie mikstury, jak będę chciał kiedyś spróbować, to sobie ten... po prostu kiedyś wypiję. Dobra, weźmy... jest tu jeszcze dużo domów, na przykład ten jest wysadzony, trochę dziwne. Tu też jest jakiś dom. Okej, okay, jakaś skrzynka, coś, okej. Okay. Strasznie dziwnie tutaj. Jakby pusto, w ogóle nie ma ludzi jakby. Dobra, co tutaj się znajduje? Wygląda na jakąś pizzerię właściwie. Okej. Okay. Bardzo możliwe, że to była pizzeria, tylko znowu pewnie skonfiskowali. Dobra, co tutaj mamy? Jakieś pajęczyny, wybuchnięty dach? Kolejna książka. Wszystkie rzeczy zostały skonfiskowane przez władzę. No, czyli pewnie ta władza z problemem. Chyba będę musiał zaraz znaleźć. To jest jakaś altana, okej. Okay. Zwykła altana. Jezu, jakaś dziura. Nie, ten rząd jest naprawdę jakiś dziwny. Władzy tego...
państwa. Dobra, muszę sobie pozyskać jedzenie. O, dobra. A, nic mi nie wypadło, niestety. Dobra, tu jest jakaś wieża widokowa. W sumie tam miasto nie jest najgorsze. Wejdę sobie. A wy przed tym czasem zostawiacie łapkę w górę. Dobra, nie, to się wydaje. O, dobra, kurde, długie te schody były. Dobra. Rozejrzmy się. Tam jest jakiś strasznie duży budynek, wręcz dupny. Dobra. Czy jest tu jeszcze coś w okolicy, co, nie wiem, mógłbym zwiedzić? Bo tu chyba wszystko zwiedzone jest. No nie wiem, chyba już będę tam szedł do tego budynku, ale może się właściwie okazać, że tam ktoś jest, na przykład jakiś niebezpieczny i bardzo możliwe. Zakładam, że mieszkańców miasta wzięli na jakieś badania, bo w sumie po tym, co się dzieje w tym mieście, czyli wysadzone domy, których nawet nie sprzątną, to trochę dziwne. Dobra, przejdę się do tego budynku. Właściwie nie mam co innego do zrobienia. Potrenuję sobie na przykład, nie wiem, celność z łuku. O kurde, no właśnie, ta celność jest taka średnia, bym powiedział. Dobra, chycił. Świniok. Świnio, dawaj porkczopa. No kurde, nic z nich nie wypada. A potrzebuję jedzenie. Dobra, najwyżej się później jakoś zgarnie jedzenie. Dobra, już jestem blisko tego budynku. Wygląda jak jakiś dziwny budynek, a tu jest jakiś chłop. Dobra. Spytamy się go, o co chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, dzień dobry. Ma pan w ogóle jedzenie, bo ja jestem podróżnikiem. Niestety nie mam. No dobrze, dobrze. W ogóle słyszałem, że coś dziwnego się jakby dzieje z tym miastem. O co tu właściwie chodzi? Podobno jesteś jakąś złą władzą czy coś takiego. Naprawdę? Tak. O kurde, no mnie celuje z czegoś. Proszę mnie zostawić. Uciekam. Czemu on mi bije? Co jest? O, dobra, przez okno go spróbuję. Dostał. Dobra, kurde, co się... Kurde, wiedziałem, że te misje są niebezpieczne, ale żart, tak? Dobra, trzeba będzie tu wbiec. FBI, open up, co tu się dzieje? O kurde, on tu biegnie. Dobra, tu jest jakiś portal. Ale dobra, najpierw trzeba go załatwić. O! Nie! A, dobra, zabiłem go. Oła! O, co jest grane? Ej, to jest pan! Co pan tu robi? O nie, on tu jest! O, dostał. Kurde, proszę pana! Czemu pan... Dobra, zabity, dobra. Ty, czemu ja go słyszałem jeszcze po śmierci? Co jest? Dobra, trzeba jakiegoś energetyka wbić. Monsterek, dobra, wypity, widzę teraz w ciemności. Dobra, tu jest jakiś portal, ale... O kurde, on tu znowu wrócił, co jest grane? Co z tym światem nie tak? O, nie trafiłem. Dobra, dostał. Kurde, on ma mocniejszy o wiele ten karabin. Ja mam łuk jakiś zwykły. Ale dobra, łuk też jest mocny. Dobra, ginie. Ty, diamenty tu są, co jest grane, biorę. Dobra, ej, proszę pana! Dobra, czego pan chce? Ja jestem tutaj, żeby zlikwidować władzę państwa. Przysłali mnie tutaj na misję, nie mówiąc, co ja mam zrobić, ale ja sobie tutaj okradnę, pozwoli pan. Jak to nie? O kurde! O, dobra, zabiłem. Ty, ale on jest jakiś nieśmiertelny, ja go zabiłem już drugi raz, co jest grane? Ty kurde, złoto, Jezu, ile oni mają tych rzeczy. Pewnie wszystko okradli. Dobra, będę stąd chyba spadał. Proszę pana. Ja bym chciał wejść do portalu, dzień dobry. Niestety będę musiał pana zabić. Proszę się poddać. Z tego co wiem, mieszkańcy w tej wsi mają tylko 3 życia. Pan już zginął 2 razy. Więc proszę nie stawiać oporu, pójdzie pan ze mną, dobrze? Okay. Proszę wyrzucić swój łuk. Czy tam co pan ma? Dobra, dziękuję bardzo. Pójdzie pan ze mną. Dobrze? O kurde, nie złapałem.
Aha, bo nie mam miejsca, muszę coś wywalić. Dobra, wezmę sobie pana Akacza. Dobra, pójdzie pan ze mną. Proszę tutaj ze mną pójść. Dobra, trzeba będzie panu jakieś więzienie tymczasowe zbudować. Proszę tutaj wejść. Jak panu zaraz tutaj dziurę zbuduję. Dobrze, proszę tutaj wejść. Proszę wyrzucić wszystkie rzeczy i ja spróbuję coś tutaj zamurować, coś. Dobra, wywalmy to. Dobra. No to co, będzie pan chyba siedział. Jak na razie. Za karę, że pan, no. Dobra, zalepię tu diamentem. Proszę tutaj siedzieć, ja jeszcze zwiedzę tą wioskę może. Zobaczymy. Ej, co tam pan niszczy? Bo mogę zaraz pana podpalić, mam zapalniczkę. Ała, sam się podpaliłem! A pomocy! O, ty, on ma diamenty! Ała, ja muszę biec do wody! O dobra, żyję, żyję, żyję. Krowa, daj coś do jedzenia. A dobra, nic. Dobra, co tu się dzieje? O! Dziwny ten ergenatyk. O! Wypiję sobie miksturkę. O kurde, on ucieka! Ale dobra, nabrał się i tak, bo mi dał swój łuk. Proszę pana! Proszę się poddać! Pan ma ostatnie życie! Ja mam jeszcze 3. No chyba, że inaczej to tutaj działa. Bo ja jestem innym mieszkańcem. Proszę, proszę się poddać! Ale wie pan, że ja mogę pana zastrzelić. Nie, nie ucieknie pan. Mam tyle diamentów, że się nie będę podsadzał. Wie pan, jak jestem bogaty? Proszę się poddać, to już się nie robi śmieszne! No co jest, nie mogę pana trafić. Kurde, on idzie na wieżę widokową. Dobra, pan już nie ma wyjścia żadnego. Dobra, z łukiem w ręku. O! Prawie go zabiłem. Dobra. Trzeba będzie już go zabić raz a na zawsze. Dobra, proszę się poddać. Skacze pan, czy ja mam pana zastrzelić? Mogę pana popchnąć, jak pan bardzo chce. Dobra, i poleciał. Ty on... Nie, dobra, myślałem, że poleci do wody. Dobra, nie odrodzi się już. Dobra, ja bym sobie skoczył... Au! Dobra, przeżyłem, jestem najlepszy. Dobra, idę do tego portalu tam. I będę do niego wskakiwał, zobaczymy, czy coś tam jeszcze będzie. Może jakieś główne, nie wiem... Serce, albo nie wiem, jakiś główny boss tego, nie wiem. Ten świat jest strasznie dziwny. Po prostu tam podróżuję. Jeszcze w sumie trochę sobie pobiegam. Jak mam te bloki, to czemu z nich nie skorzystać, nie? Dobra. To w takim razie będę chyba wchodził do tego portalu. Zniszczmy nam krowę jeszcze. A chyba te krowy są jakieś dziwne, bo ani razu mi mięska nie dały. Dobra. Idę do portalu w takim razie. Uuu, dobra. Teraz się stresuję, że może coś tam być stresującego dla mnie, ale dobra. Wchodzimy za 3, 4, ry!